której nie piję zasadniczo, oddałem Oli, co było od razu pretekstem do tego, żeby się spotykać. No i tak, pretekst mógł być dowolny. No i okazało się, że ta kawa również tam jako ten dowolny pretekst posłużyła idealnie. Zarówno dla mnie, jak i dla Oli to było komfortowe, żeby powiedzieć, a, na kawę. I Grześ do mnie przyszedł pewnego dnia ze słoikiem kawy i stwierdził, że słyszał, że ja piję dużo kawy, a on praktycznie kawy nie pije w ogóle, więc chciałby mi oddać swoją kawę, którą od kogoś dostał. Po czym po tym dniu przychodził codziennie na kawę, więc... Czysto fizyczne, jak Ola ma urzekające oczy, to pewnie będzie widać na filmikach. I bardzo lubię jego oczy. Też są takie ciemne i głębokie i ciemną oprawę oczu, więc... Jeszcze raz. Chcielibyśmy was wszystkich serdecznie zaprosić na najważniejszy dzień w naszym życiu. I na ten dzień to jest 23 maja 2015 roku, gdzie w Willi Odpłock w Odpłocku będziemy brali na ulicy Wspaniałej ślub, a później będziemy mieli wesele. Ślub będzie gdzie indziej. Ślub będzie obok w Głodówce, tak? Gliniance. Boże Grzesiek, czy ty w ogóle wiesz, kiedy my bierzemy ślub i gdzie? No ja właśnie powiedziałem. Nawet pamiętam, że na ulicy Wspaniałej 47. Wiem bardzo dużo.